Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w tym dość krótkim, ale mam nadzieję treściwym poradniku, takim mini poradniku. Słuchajcie, wiele osób po tym jak zainstalowało sobie na przykład moją paczkę modów, która zawierała aż 70 pozycji, borykało się z pewnymi problemami w menu modów. Jest to dość powszechny problem, jest to całkowicie normalne. Oczywiście da się to zniwelować, da się to naprawić. Nie mówiłem o tym w moim żadnym poprzednim materiale, więc zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym filmem. Słuchajcie, no generalnie chodzi o to, że jak sobie wchodzicie tutaj w menu modów, prawda, to pokazuje wam się dość sporo pozycji. Znaczy, to oczywiście to zależy jak dużo tych pozycji zainstalujecie, ale jak zainstalujecie sobie tą moją paczkę, no to tutaj macie generalnie raz, dwa, trzy, cztery, 14, 15 i tutaj chyba pomiędzy, nie wiem czy jeszcze jednego jakiegoś modzika nie ma. Generalnie chodzi o to, że to menu się potrafi bugować, prawda? Wchodzicie sobie w mody i na przykład, nie wiem, tutaj o ile te pierwsze 10 pozycji działa całkowicie normalnie, możecie sobie wejść przyjazna medytacja, przyjazny HD i tak dalej, ale jak zjedziecie sobie niżej i będziecie chcieli wejść na przykład w Gwint Redux, no to już nie wejdziecie. Samo w przygotowanie też już nie wejdziecie. Musicie się troszeczkę nagimnastykować tutaj w tym całym menu i dopiero po iluś tam próbach uda wam się wejść na przykład w takiego Gwint Reduxa. O, na przykład teraz jak kliknąłem, przewinąłem kawałeczek do góry i kliknąłem na Search and Meditation, no to mi się włączyło Gwent Redux, prawda? No generalnie nie powinno tak być, więc zaraz wam pokażę jak to naprawić. Ogólnie problem jest taki, że słuchajcie, gra ma zaszyty jakiś taki limit w menu, to znaczy, że nie może być chyba tam więcej niż 10 pozycji na stronę. Jeżeli macie więcej niż 10 pozycji i zaczniecie to przewijać, to po prostu będą z tym problemy. W mojej paczce modów wspomniałem o takiej pozycji jak Community Patch Menu Strings, który umożliwia nam tutaj naprawienie tego całego menu. A zatem, żeby to naprawić, musicie sobie wejść w folder główny Wiedźmina, wejść do folderu bin, wejść do folderu config, R4 Game, User Config Matrix, PC. Tutaj macie takie pliki XML. I teraz tak, jak już zauważyliście, pliki XML mają dokładnie te same nazwy, co nasze modyfikacje. Procedura jest bardzo prosta, ale w niektórych przypadkach może być dość mozolna. Jeżeli sobie tutaj zerkniemy na tą stronę na Nexusie, tego konkretnego moda menu strings, to mamy napisane, że faktycznie są w menu limity i możemy je sztucznie zmienić, to znaczy, że możemy dodać sobie jakieś podkategorie w tym menu i zniwelujemy w ten sposób liczbę pozycji na jednej stronie, to znaczy, że możemy dodać sobie następne strony. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie działa. Te strony mają już predefiniowane nazwy. Tutaj mamy je wymienione, na przykład alchemia i ekwipunek, kamera, postacie itd., itd. W polskiej wersji językowej oczywiście będzie to przetłumaczone w grze automatycznie, więc nie musimy się o to martwić. I mamy ID, które są odpowiednikami tych nazw. I korzystając z tego, co mamy tutaj napisane, możemy sobie wejść teraz w nasz folder i załóżmy, że chcemy skategoryzować mody graficzne albo mody gameplayowe. Ja sobie tutaj wybiorę na przykład mody gameplayowe i teraz tak, na przykład modem gameplayowym, który ja chcę zmodyfikować jest, załóżmy, Turn on the Lights. No, dajmy na to. Otwieram go sobie za pomocą notatnika. No i słuchajcie, i tutaj mamy cały plik, generalnie w zależności od modyfikacji ten plik może być większy lub mniejszy, to znaczy, że może mieć więcej informacji lub mniej informacji, więcej grup bądź mniej, już wam tłumaczę jak to działa. W pliku mamy pewien schemat drzewka. Jedyne co nas tutaj interesuje to jest group ID i mamy tutaj napisane mod turn on the lights, obok mamy display name, które jest swego rodzaju ID tej nazwy. I teraz mamy tak, moc to jest ID menu modów. To ogólne menu modów. Jak sobie wejdziemy w grę, klikniemy mody, no to tam się nam pokaże cała ta lista modów i to jest właśnie to. Jeżeli chcemy czy stworzyć jakąś podkategorię do tego, do tych opcji, to musimy tutaj po kropce dodać jakieś ID. Wejdźmy sobie z powrotem na stronę i mamy napisane, że ID dla gameplayu jest po prostu gameplay. To znaczy, że sobie biorę, kopiuję tą nazwę, wklejam ją tutaj i dodaję kropka, to jest bardzo ważne. Teraz mamy stworzone tak jakby dwie kategorie. Pierwsza to jest właśnie moc, a druga to jest gameplay. Tak, zapisujemy sobie pliczek.
Okej, i to samo sobie zrobimy z resztą modyfikacji, które chcemy sobie wrzucić do podkategorii. Ważne jest to, abyśmy na liście opcji modyfikacji mieli co najwyżej 10 opcji razem z opcją powrotu do poprzedniego menu. To znaczy, że powinniśmy mieć 9 modów, nie więcej. Resztę musimy mieć skategoryzowaną. Oczywiście możemy wrzucić wszystkie mody w poszczególne kategorie. Możemy to wszystko sobie tak zagnieździć w takie folderki i wtedy będziemy mieli to menu jeszcze bardziej przejrzyste. Dla przykładu zróbmy sobie pod kategorię walka. Wejdźmy sobie na przykład na Fast Deadly Combat mod i wpiszmy sobie po moc. Tutaj combat. Kropka, zapisuję. OK. No to dajmy na to, chcemy sobie skategoryzować Darker Knights. OK, wchodzę sobie tutaj i słuchajcie, robię dokładnie analogicznie. Przypisujemy to sobie na przykład do kategorii Visual and Graphics. OK. I uwaga, tu jest bardzo ważna uwaga, jak trafnie już mogliście zauważyć, jest więcej grup w tym pliku. To znaczy, że tak, ten mod ma w swoich opcjach więcej podopcji. To znaczy, że każda grupa z tego modu musi posiadać właśnie kategorię Visual and Graphics. Łopatologicznie, po każdym group ID, jak widzicie, dodajecie Visual and Graphics w tej linijce. Dosłownie do każdego group ID musicie to dodać. Ok, sprzedam wam jeszcze takiego protipa, słuchajcie. Jeżeli mamy plik, który ma bardzo dużą ilość group ID, tego tutaj, bierzemy sobie, kopiujemy ten tekst mod.preparations dla przykładu, klikamy Ctrl-H do podmianki i słuchajcie, robimy sobie w ten sposób mod.gameplay. I zamieniamy to na to. I możemy sobie znaleźć następne i zamieniać po kolei, albo możemy po prostu kliknąć zamień wszystkie. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda po skategoryzowaniu tych wszystkich modów. Wejdźmy sobie opcje, mody. Jak widać, dodały mi się poszczególne kategorie modów, tak jak tutaj na przykład rozgrywka, efekty wizualne i grafika, walka, interfejs. To są kategorie, które ja sobie dodałem. Jak sobie wejdę w rozgrywkę, to mam autoluta, meditation, przygotowanie itd., itd. To samo, jak sobie wejdę w efekty wizualne i grafika, mam Darker Knights i Sword FX na przykład. I wejdę sobie jeszcze w walkę. Tu mam te mody, plus interfejs, immersive camera mam i przyjazne HUD. Generalnie w kategoryzacji jest dość spora dowolność, o ile się trzymacie wyznaczonych tych wszystkich ID namesów, czyli jak sobie wejdziecie właśnie na stronę moda menu strings na Nexusie, to tam macie wylistowane i możecie sobie kategoryzować wedle tych nazw. Moi drodzy, mam nadzieję, że to wam pomogło, mam nadzieję, że już nie będziecie się bardziej więcej frustrować, jeśli chodzi o to całe menu, bo wiem, że to potrafi przyprawić o ból głowy. Także słuchajcie, korzystajcie z tego, bawcie się, ja was ciepło pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.